Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 65. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji z serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku. Oprócz tego, z tego miejsca dziękujemy obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patronite oraz Ko-fi. Paweł potrzebuje tej kawy, tak więc tym bardziej docenia. Dzięki waszemu wsparciu możemy się rozwijać, za co jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni. Zanim poruszymy główny temat dzisiejszej audycji, chciałbym w pierwszej kolejności przedstawić naszych gości specjalnych, którzy wspólnie z nami będą szukać odpowiedzi na dzisiejsze zadania pytania. Zatem po drugiej stronie mikrofonu jest dzisiaj z nami Dawid Bojarski, aka Czwartkowa Kawusia, niezastąpiony redaktor naczelny CD Action, jeden z ostatnich cytadeli dziennikarstwa elektronicznej rozrywki w Polsce. Witaj, Dawidzie. Cześć, miło mi. Tak mi przedstawiłeś, że teraz chyba się będę oblewał rumieńcem przez najbliższy czas. O to chodzi, staramy się, że tak powiem, zawsze naszych wspaniałych gości tutaj uhonorować i powitać. Zaś drugim naszym specjalnym gościem jest Michał Rogowski z kanału Nintendo Kolekcjoner, który bezustannie i wytchnienia dzieli się ze swoją publiką aktualnościami ze świata Nintendo. Dzień dobry, dobry wieczór, Michale. Cześć, witam wszystkich. Drodzy panowie, zanim przejdziemy do głównego dania, zwyczaju mamy, że zaczynamy od tego, że zaczynamy i rozmawiamy o tym, co ostatnio słuchaliśmy. Zatem Dawidzie, co ostatnio u ciebie leciało z głośników? Ale liczą się, przepraszam, że jestem tak niezorientowany, liczą się tylko rzeczy z gier? Nie, wszystko, co ostatnio u ciebie leciało. Okej, okay, więc... Nie wiem, na ile trafię tutaj w target samego podcastu, ale przez ostatni rok praktycznie niemal wyłącznie leci u mnie polski rap, więc pewnie nie tak, jak można by się spodziewać po osobie, która też lubi m.in. muzykę z gier. A jakiś konkretny zespoły mógłbyś podać? Bo przypuszczam, że nasi słuchacze też będą zainteresowani. Jasne. No więc jeśli chodzi o ogólnie najlepsze, wydaje mi się, płyty zeszłego roku, to przede wszystkim Miły ATZ Roller oraz myślę, o co chodzi, Tarho Terror. Pozdrawiam, jeśli ktokolwiek zna i lubi. Ale jeśli chodzi o muzykę z gier, to też tak się składa, że ostatnio sobie odświeżyłem soundtrack z Octopath Traveler w przygotowaniu już na drugą część. Muszę cały czas nadrobić soundtrack z mobilnej wersji, który też jest przecież, słychać, że jest fajny, ale jeszcze jakbyś... Przez to, że nie miałem okazji za bardzo wciągnąć się w samą grę mobilną, to jeszcze nie nadrobiłem też soundtracku, ale no... Nie mam wątpliwości, że dwójka to też będzie jedna z lepszych rzeczy w ogóle w tym roku. Jeśli chodzi o muzykę. No, no grę pewnie też, ale muzykę przede wszystkim. Nie? No ja pamiętam, że Paweł ku niebiosom wychwalał tą ścieżkę dźwiękową i też jakby nie nadaremno, bo faktycznie ja pamiętam, że to był taki powrót do klasycznych japońskich brzmień, jeżeli chodzi o JRPG i fakt, Octopath Traveler bardzo dużo zmienił w tej materii. Super, dzięki wielkie, Dawid. A Michale, a co u ciebie się ostatnio kręciło? No ja troszkę mam akurat z grami więcej, powiedzmy, jeśli chodzi o słuchanie.
I powiedzmy, że teraz właśnie Octopath Traveler też mnie jak najbardziej interesuje, ale troszkę w przygotowaniu do może Final Fantasy, który będzie miał muzyczną, że tak powiem, odsłonę swoją, czyli That Rhythm, trzecia część, to słuchałem soundtracku z Final Fantasy Distant Worlds. No i powiedzmy, że każde finale mają muzykę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, można powiedzieć, więc no, też jestem bardzo zadowolony, bo takie to są sentymentalne, powiedzmy, kawałki, które tam się pamięta no, z dawnych lat, prawda? Szczególnie właśnie Distant Worlds mam muzykę na płycie jeszcze wydaną, na koncercie, jak byłem swego czasu w Łodzi, bo to jedyne się zdarzył chyba u nas w Polsce taki. No i też to takie fajne wspomnienie ten jest. Mniejszy, przepraszam, że ci przerwę, ten mniejszy tak, natomiast ten większy był podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, to było w 2000. A, możliwe, że jeszcze coś takiego było. 2016 rok, no. Tak. Oprócz tego jeszcze takie coś jak soundtrack z takiej gry Ryzion. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, to taki szamp na Switcha jest też, ale bardzo taka fajna muzyka elektroniczna. Może powiedzmy, to nie jest znane dość mocno, ale no myślę, że ciekawa muzyka, jeśli ktoś lubi taką. To jest coś innego niż Final na pewno, ale też ma swoje plusy. Dobrze, dzięki wielkie, Michale. Pawle, a co ostatnio u ciebie się kręciło? Wiesz co, miałem dużo powrotów do przeszłości ostatnio. Do Yakuzy, bo Yakuza. Kurczę, wiedziałem, że to powiem. Ale taka prawda, no w końcu zawitało na Spotify soundtrack do szóstej części, no i leci u mnie w lupie od wczoraj. Ja nie mogę się powstrzymać, naprawdę. Bądźmy szczerzy. Ale oprócz tego świętuję to, że Persona 4 i 3 Portable pojawił się na Switcha, także mogłem sobie odświeżyć muzykę również z Hajime Guro. Again, nadal myślę, że Persona 5 ma najlepsze OST, ale jeśli chodzi o doświadczenia płynące z gry, również pod kątem fabuły i tego, jak postacie zostały napisane, no to myślę, że czwórka będzie tym moim takim ulubieńcem. Także jestem przeszczęśliwy, że mogę teraz ponownie zagrać w czwóreczkę, gdzie tylko mogę. Drugim takim tytułem to jest takie... Trudno mi to nazwać odkryciem, bo wiedziałem o tym tytule już od bardzo, bardzo dawna. On miał w grudniu premierę i dopiero niedawno mogłem w końcu w niego zagrać. To jest Chained Echoes z muzyką, i tutaj przepraszam, jeśli pomylę nazwisko, Eddie Marianukroch. Jeszcze raz przepraszam za to nazwisko. Sama gra jest takim listem miłosnym do klasycznych gier RPG. Tutaj dużo pojawia się porównań między innymi do Chrono Triggera, ale myślę, że można to porównać do wielu innych tytułów z czasów SNES-owskich i również słychać to porównanie do tych klasyków JRPG-ów również na ścieżce dźwiękowej. Słychać takie nawiązania trochę do Sakuraby, do Mitsudy. Może gdzieś tam w tle pojawia się również sam Uematsu. No, samą grę bardzo pozytywnie oceniam na ten moment. Jeszcze zostało mi dużo, dużo godzin rozgrywki, ale już teraz mogę polecić soundtrack. Taki naprawdę, powtarzam, mocny list miłosny do klasycznych gier JRPG i to po prostu widać i słychać. I jeszcze jestem w trakcie ogrywania Fire Emblem Engage, a także odsłuchiwania soundtracku. Mariusz to wie, bo ja mu to mówiłem chyba z tydzień, dwa tygodnie temu, że miałem pewne obawy odnośnie samej muzyki. Słyszałem takie melodie, które troszkę mi się kojarzyły z poprzednią osłoną, czyli Fire Emblem Three Houses, ale im dalej w las, tym jest coraz lepiej. Sama gra, sama rozgrywka jest mocno rozwinięta w porównaniu z poprzednią osłoną, natomiast soundtrack naprawdę brzmi fantastycznie, niesamowicie, i mogę tu użyć na ten moment takiego porównania, że muzyka trochę mi przypomina Xenoblade Chronicles. A jaka będzie ostateczna ocena? No zobaczymy. Na razie słucham tej muzyki tak trochę jednym uchem. W samej tylko grze czekam jeszcze na to, aż soundtrack kiedykolwiek zostanie wydany. Na ten moment mogę powiedzieć, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Spodziewałem się takiej powtórki z rozrywki, ale jednak
naprawdę dało radę. No i jeszcze jedna rzecz tak naprawdę do podkreślenia, że Fire Emblem Engage no podobnie jak poprzednia gra, którą wymieniłem, jest takim listem miłosnym, ale do w ogóle poprzednich gier z serii. I to widać również nie tylko w fabule gry, ale również w muzyce, i słychać to szczególnie na samym początku, kiedy słyszymy ten potężny motyw przewodni całej serii. Mm-hmm. Pewnie jak ten odcinek już odsłuchacie, to artykuł bądź recenzja na temat nowej muzyki do Fire Emblem już będzie wisiała na portalu, tak więc jakby już odsyłamy tutaj do tekstu. Jeśli chodzi o mnie, no jak sami wiecie z artykułu, który przygotowałem na temat takich niezależnych produkcji, o których może nie słyszeliście, a szczególnie pod kątem muzyki, no to ja jestem dalej zachwycony i zasłuchany muzyką do Cursed to Golf Original Game Soundtrack Marka Sparlinga. No album do gry Cursed to Golf zostawił mnie bez cienia wątpliwości. No, grając w golfa mógłbym w słuchawkach machać kijem do rytmu muzyki. No i w naszych staraniach na piekielnych polach golfowych towarzyszy nam muzyka autorstwa Marka Spalnika, który przygotował dosłownie list miłosny do sympatyków dźwięków pochodzących z ery konsol 16-bitowych, taką z domieszką współczesnych brzmień. Zaś kompozytor czerpie inspirację garściami z popularnych produkcji Nintendo, w tym szczególnie do Wii Sport. No na każdym kroku jesteśmy pozytywnie zaskakiwani utworami, od których aż bije sentymentem do lat 90. Melodyjność wylewa się na prawo i lewo, co sprawia, że nigdy nie nudzi nam się w trakcie zaliczenia kolejnych dołków. Kolejna produkcja, którą dosłownie ominąłem, zarówno pod kątem samej gry i muzyki, to jest Citizen Sleeper, original soundtrack Amosa Rodiego. Pierwszy kontakt z tym albumem utwierdził mnie w wierze, jak dużo muszę się jeszcze nasłuchać, jeśli chodzi o muzykę do gatunku cyberpunk. Dosłowny festiwal dźwięków oraz nowatorskiego podejścia do muzyki elektronicznej okraszają nasze decyzje w pustym, bezkresnym kosmosie. Jeśli znudziła wam się muzyka do Cyberpunk 2077, to Citizen Sleeper godnie zastępuje jego miejsce, nadając nowy kierunek, jeśli chodzi o ten niedźwięczny gatunek muzyczny w grach wideo. Panowie, dzisiejszym tematem spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o Playdate, czyli kieszonkowa rewolucja, ale zanim jakby jeszcze przejdziemy, ja bym chciał, żebyśmy jeszcze chwilę wstecz się wrócili do czasów, kiedy mieliśmy taki pierwszy kontakt z kieszonkową, przenośną konsolą. Jednym słowem, jednym zdaniem, nasze początki z kieszonkowymi konsolami. Dawidzie, czy ty jesteś w stanie sobie teraz tak z miejsca przypomnieć, jak to wszystko u ciebie się zaczęła, ta powiedzmy, ta miłość, to zauroczenie tymi kieszonkowymi konsolami i może też, jak wspominasz, może też muzykę z tamtych czasów do tych przenośnych konsol? Jasne, wiesz co, ja przypominam sobie w zasadzie każdego handhelda, z którym się spotkałem w dzieciństwie. Pamiętam Game Boya Color, którego miał jeden kolega, pamiętam szarego Game Boya, którego miał drugi kolega, pamiętam Game Boya Advance, którego miał jeden kolega, pamiętam swojego pierwszego Game Boya Advance, którego pożyczyłem koledze, a on prawdopodobnie go sprzedał albo coś i powiedział, że mu ukradli. I pamiętam też swojego jakby drugiego Game Boya Advance, którego mam do dzisiaj. Ale przede wszystkim moja jakby przygoda z grami handheldowymi zaczęła się na PC-cie, jak zresztą w wielu przypadkach chyba, jak w wielu polskich domach w tamtych czasach, bo inaczej niż emulować się tego nie dało po prostu. Jeśli ktoś nie miał bogatego wujka z Niemiec albo ze Stanów, który by przywiózł to w ramach prezentu, to przeciętny polski obywatel lat 10-11 na przykład no mógł korzystać tylko z emulatorów. Dzisiaj wiadomo, że jest wygląda to trochę inaczej, ale no tak, no, moje pierwsze jakieś zetknięcia, szczególnie z Pokémonami, ale też na przykład z Pokémon Trading Card Game, które na Game Boya, które ma genialną muzykę i to jest w ogóle rzecz, której da się słuchać dzisiaj. Mam wrażenie, że to jest gra, która obok oczywiście zwykłych Pokémonów, które też mają przecież świetne soundtracki, ale jeśli chodzi o chiptuny, to jest PTCG pierwsze,
być może moja ulubiona rzecz w ogóle, jeśli chodzi o chiptuny. Okej, okay. Ale takie najcieplejsze wspomnienie to masz z Game Boyem Advance'em, czy nie wiem, bo domyślam się, że później, nie wiem, Nintendo DS albo Nintendo 3DS się pojawi, bądź jasne, może... Znaczy tak, no najcieplejsze wspomnienia to mam oczywiście z Golden Sunem, więc wiadomo, że Game Boy Advance, wiadomo, że Motoi Sakuraba na zawsze w serduszku, potem jak się dowiedziałem, jak już byłem nieco bardziej może świadomym słuchaczem i dowiedziałem się, kto za tym stoi i jakie i ile innych soundtracków stworzył. Po pierwsze trochę mi zrzedła mina, jak słyszałem, jak wiele jest elementów wspólnych, bo ma bardzo charakterystyczny styl, który... Oj tak, który, bardzo. Który jest niestety momentami, w sensie słuchać do których soundtracków się, może gdzie miał lepszy czas, gorszy czas, albo do których się bardziej przykładał, a które były po prostu kolejnymi Talesami. Ale tak, no zdecydowanie Game Boy Advance i też zresztą jak grałem już w Pokémony na Game Boy Advance, to też muzyka, przecież ta muzyka przez całą serię, poza tym, że jakby teraz jest teraz mogłaby korzystać już tak jak wiele serii, które się zaczęły wtedy, mogłaby korzystać z żywych instrumentów, nie robią tego kompozytorzy do Pokémonów, ale no, nadal jakby kompozycyjnie są to dobre rzeczy i wtedy nie było inaczej. Wydaje mi się, że tak, że najcieplejsze tak, wspomnienia zdecydowanie z Game Boyem Advance. Jeśli chodzi o muzykę, ale też jeśli chodzi o samogranie. Michale, a jak to u ciebie było? Jak się zaczęła ta twoja miłość, taniec z kieszonkowymi konsolami? Z kieszonkowymi konsolami zaczęło się od tego pierwszego Game Boya. Nie miałem go nowego, po prostu kiedyś w szkole, jeszcze to była podstawówka, kolega pewien miał takiego Game Boya, ale po prostu nie podszedł mu do gustu. On go przynosił do szkoły, ale no po prostu była okazja wtedy kupna i tak się złożyło, że wpadłem po prostu w sidła kieszonkowych konsol. Od tego pierwszego produktu Nintendo, tego jeszcze na tego grubego, tak bym to powiedział, bo to nie był Pocket. No i tak to się zaczęło. A miałeś FATA. Tak, jeszcze tego dokładnie pierwszego, tak. Tak, no i to po prostu były takie pierwsze kroki. Jeśli chodzi o gry, to wtedy właśnie, tak jak było wspomniane, ciężko było, bo to było dość drogie, ale na szczęście było kilka osób, gdzie można było takie gry wymienić sobie u mnie. Kilka osób, to było na palcach jednej ręki bodajże, 4-5 osób w okolicy, że tak powiem, miało. I można było pożyczyć lub też wymienić, bo to różnie bywało, prawda? Ale też była taka opcja, że ktoś miał takie też składanki pirackie i to była, że tak powiem, jedyna okazja. 65 w jednym. Tak, to była jedna okazja taka, żeby tak powiedzmy chociaż przejrzeć, że tak powiem, jakie są gry i tak dalej na, że tak powiem, nieoryginalnym nośniku, ale jednak no sprawdzić, prawda? A jeśli chodzi o tego Game Boya, to myślę, że taką najlepszą grą, którą tam posiadałem i tak dalej, to jest Donkey Kong Land jednak. On nie był to startowy tytuł, ale później właśnie zdarzyło się, że właśnie miałem go i zdecydowanie Donkey Kong Land, można powiedzieć, że jeśli chodzi o tą pierwszą konsolę Nintendo, na zawsze tak mi utkwił w pamięci. A jeżeli chodzi o muzykę, jest jakiś tytuł z takich przenośnych konsol, który bardzo tobie utkwił w pamięci, że nawet do dzisiaj wracasz? To znaczy, bardzo lubię Finale i generalnie to też na późniejszych konsolach, prawda? Ale miał Advance, które miały trochę, powiedzmy, tą muzykę, że tak powiem, względem SNES-a. Niektórzy mówią, że wypatroszoną, ale też miały jakiś swój klimat, bo te, powiedzmy, wszystkie traki są ikoniczne. Ale też te na wersję DS, Final 3 i 4, które tam są wydane, też mają bardzo fajną muzykę. Ale oprócz tego na DS-a też jest bardzo, bardzo fajna taka gra jak Radiata Historia. Też ma fajną muzykę, charakterystyczną bardzo. I cała seria na przykład też Phoenix Wright, prawda? Też... Tak. Noriko Iwadare. No i jeśli mogę dodać, tak. To nie wiem, czy akurat, bo wspomniałeś o Finalu, ja zapomniałem dodać, że przecież Final Fantasy Tactics Advance. No dokładnie, tak. Ojej, tak, oczywiście. I nadzieje się potem tak, też. Tak, druga to część. Też genialna muzyka. Właśnie zdziwiłem się, że Dawid tego tytułu nie wymienił. Tak. Niepokojące. Po prostu musiał sobie przypomnieć. No czasami się zapomina o oczywistych rzeczach, że tak powiem.
Nie, nie, no Final Fantasy Tactics Advance to już rozmawialiśmy w jednym spotkaniu, gdzie poruszaliśmy świat muzyczny Evolins i pamiętam, że kiedyś musielibyśmy do niego wrócić. Ja wam szczerze polecam, jeżeli wam bardzo się podobała muzyka, to polecam wam koncepcyjny album White Albums. To jest taka kompilacja utworów najlepszych z całej ścieżki dźwiękowej nagranych przez sesyjnych muzyków. To są takie tematy, czasami nawet nagrane na sam fagot. No, można się rozpłynąć jednym słowem. Ale Michale, rozumiem, czyli była konkretna jakaś tam lista tych gier, głównie tych japońskich gier i też wszystko się uciekło. Tak, zdecydowanie bardziej jeśli chodzi o gry, to japońskie preferuję, chociaż no nie zawsze, ale zdecydowanie większość jest taka. Okej. No dobrze, Pawle, no Yakuza jeszcze nie była na przenośnej konsoli. Na PSP chyba była. I się długo nabijać. Była tak, na proszę? PSP. No, a widzisz, Pawle, to musisz nadrobić. Dobrze, ale jak to u ciebie wyglądało? Bo ja teoretycznie chyba pamiętam, bo już my niejednokrotnie mówiliśmy, wracaliśmy. Mówiliśmy o tym przy okazji bodajże Pokemonów, ale to bardzo skrótowo wtedy mówiłem. Mogę powiedzieć to taką teraz troszkę, się możesz wygadać. Tak, taką pełniejszą historię. Jeśli chodzi u mnie o handheldy, to chyba zaczęło się jeszcze przed Game Boyem. Była taka, nawet nie wiem jak to nazwać, to była chyba konsolka, na której były dwie gry w jednym. Jedną grą był Tetris, a drugą grą były takie ścigałki, gdzie można było w lewo, w prawo po prostu skręcać. Myślałem, że Wilki Zając wszystko. Powiesz. Jajeczka. Miałem podobną konsolkę, ale było się bramkarzem. I zawodnik po prostu strzelał piłkę, a ty musiałeś bronić. No ta konsola służyła mi głównie jako zegarek i budzik, bo miał taki fajny stojaczek i sobie stał przy biurku, to było akurat fajne. Natomiast jeśli chodzi o te poważniejsze konsole, no to najpierw był klasyczny Game Boy, którego pożyczałem od mego kumpla, jednocześnie sąsiada, i tam graliśmy w pierwsze lepsze gry, jakie po prostu znajdował, czy to na bazarze, czy od kogo pożyczał. Z takich gier pamiętam Hudson Hawk, był strasznym gównem, nie polecam w ogóle, a drugim takim tytułem to były chyba Atomówki, też nie polecam. Same hity po prostu. Bardzo, same hity. Jeden był taki tytuł Kuri on się chyba nazywał, że było się takim pilotem takiego statku w postaci takiej, nie wiem, pałki nazwijmy to, która się obracała i trzeba było przedostawać się przez korytarze. Bardzo fajne. To było akurat to. To Game Boy Advance chyba, co nie? Że się wtrącę. Kuru, kurunin. Tak. O, właśnie to. Tak, wyszedł na Advance, ale jeszcze wcześniej pamiętam, wyszedł na Game Boya. A później była taka sytuacja, że mój brat kupił Game Boy Colora i to było moje pierwsze takie prywatne spotkanie z Game Boy Colorem i kupił na to Pokemony bodajże Blue albo Yellow, już tego nie pamiętam. Więc czasami podkradałem mu tę konsolę i grałem sobie w Pokemony, kiedy go nie było, czy poszedł do szkoły, czy cokolwiek. No i wiadomo, nie mogłem zapisywać, bo inaczej od razu by się dowiedział, że grałem bez jego zgody i dostałbym po głowie. Ale później jakoś udało mi się zabrać pieniążki na własnego Game Boya w dalszych latach, no były już kolejne tak naprawdę konsole, od Game Boy Advance'a przez Nintendo DS i 3DS'a. Natomiast jeśli chodzi o takie moje ciepłe muzyczne wspomnienie, no to nie będę kłamał, był Game Boy Advance był takim chyba najcieplejszym, najfajniejszym takim wspomnieniem. No wspomniane zostały oczywiście przez was Golden Sun i Final Fantasy Tactics Advance. Ale jeszcze była The Legend of Zelda Minish Cap, która była jedną z najpiękniejszych gier, w jakie wtedy grałem. Bardzo przyjemna, świetna gra. No w późniejszych latach było oczywiście Nintendo DS i tam miałbym taką potężną chyba listę gier, które pamiętam doskonale, muzykę których pamiętam. No Phoenix Wright, cała seria, cała trylogia, to jest jeden przykład. No było jeszcze Apollo Justice i Ace Attorney Investigation z Mightsy and Dwarfem, ale była jeszcze taka seria jak Profesor Layton.
w którego grałem również na Nintendo 3DS i ścieżkę dźwiękową do dzisiaj słucham. To jest naprawdę piękna, piękna, fantastyczna ścieżka dźwiękowa z doskonałym wykorzystaniem akordeonu, czyli takiego no, instrumentu, którego bardzo jest rzadko... Jest bardzo niewdzięczny, bardzo rzadko, jeśli w ogóle się z niego korzysta, a naprawdę można fantastyczne dźwięki z niego wydobyć, jeśli wie się jak. No i oczywiście moje spotkanie z Shin Megami Tensei Devil Survivor, który miał fantastyczny, potężny soundtrack i fajnie, że Atlus w końcu go udostępnił i mam szansę go odsłuchać. Także myślę, że to w taki sposób wyglądała u mnie ta historia. Mm-hmm. Pewnie, jakbym posiedział to jeszcze te kilka godzin, to jeszcze bym coś wymienił, ale... Wyciągnęlibyśmy trupa z szafy. Strasznie długo by to trwało, więc wolę tego nie robić. No to ja postaram się też w kilka słów tutaj opowiedzieć. Poniekąd, tak jak Paweł już wspomniał, rozmawialiśmy to przy odcinku o Pokemonach, o muzyce do Pokemonów. Przypuszczam, że kiedyś trzeba byłoby wrócić i odświeżyć kontynuację tego odcinka, może z innymi gośćmi. Ja częściowo jak ty, Pawle, zacząłem, to znaczy ja na pewno zacząłem od Fata Game Boya i od tych takich, powiedzmy, pseudoprzenośnych, kieszonkowych konsolek, gdzie miałeś wilka i zająca i też takie, powiedzmy, formuły, ale jednak ta miłość u mnie do kieszonkowych konsol zakwitła, kiedy w moich dłoniach pojawił się Game Boy przywieziony z zagranicy i pamiętam, że to był rok 1994, kiedy pamiętam szczególnie ze względu na to, bo były wtedy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych i jakoś to tak jakoś, nie wiem, bardzo w mojej głowie gdzieś to zakotwiczyło i jeszcze ta konsola, ale z tego wszystkiego to zakotwiczyła mi się bardzo mocno gra, który mam ogromny, ale to mam ogromny sentyment, mam na myśli Super Mario Land pierwszy z muzyką Hirozoku Tanaki. Jest fenomenalna gra. Fenomenalna gra pod każdym względem, mimo tego, że też ta druga część i później niby Super Mario, Wario Land trzeci też były bardziej rozbudowane niż ta pierwsza odsłona, ale jakby w porównaniu do swojego starszego brata z NES-a, to naprawdę to, co ludzie z Nintendo zrobili z tą grą, to jest niebywałe moim zdaniem i do dzisiaj, jeśli wracam do tej ścieżki dźwiękowej, do niektórych utworów, która, nie wiem, raptem niespełna 15 minut ta ścieżka dźwiękowa brzmi, ale jest naprawdę fantastyczna. I ja niestety miałem, to jest takie chyba moje najcieplejsze wspomnienie, ja niestety przegapiłem jedną generację konsol przenośnych z Nintendo, mam na myśli Game Boy Advance'a i myślę, że bardzo dużo przez to straciłem. Bo wcześniej jeszcze oczywiście był Game Boy Color, później niestety Advance'a przegapiłem, no i kolejne konsole od Nintendo przenośne, no to już zawsze były w moim posiadaniu kolekcji. Bardzo dużo straciłem niestety ze względu na Advance'a, ale gdzieś poniekąd udało to się nadrobić przy DS-ie, no bo jak wszyscy wiemy, te pierwsze modele miały ten dodatkowy port, który pozwalał, żeby można było podpinać gry z Nintendo Game Boy Advance'a. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o nasze wspomnienia. Myślę, że można byłoby oczywiście jak najwięcej porozmawiać, ale to nie jest dzisiaj czas i miejsce, bo wypadałoby porozmawiać właśnie o tej małej, żółtej rewolucji. Czym jest Playdate i czym wyróżnia się od swoich starszych braci? Pozwólcie, bo może też jakby nasi słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, jeżeli nas oglądacie na YouTubie, nie znają dokładnie, czym jest Playdate. Prawdopodobnie, jeżeli będziecie nas słuchać na YouTubie, to znajdą się różnego rodzaju przebitki, jak konsola wygląda. Ja mam takie wrażenie, że choć rynek przenośny konsol dłuższego czasu jest, nie wiem, zdominowany przez japoński koncern Nintendo, to
to mimo wszystko zostało jeszcze trochę miejsca dla odważnych pomysłów. I, no i tutaj jakby takim nielicznym, ale także niewinnie wyglądającym jest nadromna żółta przenośna konsola Playdate, zrodzona w kreatywnych umysłach studia Panic. Zgadza się dokładnie tego samego studia, który wydał na świat m.in. produkcję Firewatch oraz Unleated Goose, no i jak wiele innych nowatorskich gier wideo. No wcześniej studio specjalizowało się i nadal to robi w produkcji oprogramowania muzycznego, a także samego sprzętu audio. No i pomysłowość na urządzenie Playdate nie zna granic. No wszystko jest zasługą też m.in. twórców ze szwedzkiego studia Teenage Engineer, które przyczyniło się do zaprojektowania urządzenia oraz jego sfery audio, o której za chwilę też będziemy rozmawiać. No, mieszczący się dosłownie w jednej dłoni sprzęt, oprócz swoich takich minimalistycznych gabarytów, posiada monochromatyczny wyświetlacz, a także to, co najbardziej ją wyróżnia, tą konsolę od wszystkiego innego, to tą korbkę, która jest takim znakiem rozpoznawczym samego sprzętu. Pierwsze pogłoski o sprzęcie Playdate pojawiły się w połowie 2019 roku, zaś sama przedsprzedaż została uruchomiona 2 lata później, no i osiągnęła astronomiczną liczbę 20 tysięcy zamówień. Teraz, z tego co się orientuję, już podwoili to i to jest już około 40 tysięcy. Dopiero od niespełna roku system fizycznie jest już dostępny, choć producenci ze studia Panic w dalszym ciągu zmagają się z trudną dostępnością podzespołów, aby dotrzymać też obietnic, aby wypełnić ten cały rynek możliwie jak największą liczbą urządzeń. A uwierzcie nam, naszym tutaj gościom na słowo, że popyt na konsolę stale rośnie mimo jego braku w takiej ogólnej sprzedaży. I też wiem i też zaprosiliśmy specjalnie naszych gości, Michała i Dawida, ponieważ oni są szczęśliwcami, którzy mają konsolę i wiem, że Dawid zrobił specjalny materiał, do którego was odsyłamy na YouTubie, będzie też link. A też jakiś czas temu Michał ma okazję sprawdzać na własnej skórze, jak konsolka się sprawuje. No i panowie, jak waszym zdaniem, co wyróżnia Playdate od swoich starszych braci, oprócz tej korpki, o której już powiedziałam? Może wy coś zauważyliście unikatowego w tym urządzeniu? Może tym razem zacznę od Michała. Michale? No tak, na pewno jest coś, co rzuca się w oczy. Kortka, tak jak wspominałeś, jest takim pierwszym, że tak powiem, czymś, co każdy zauważy, prawda? Jeśli się ją wyciągnie, bo ona jest sprytnie, że tak powiem, chowana. Ale myślę, że takim też pierwszym czymś jest ten ekran. Ekran jest nie dość, że jest czarno-biały, co w dzisiejszych czasach jest dość odważne na pewno. Ale jeszcze odważniejsze jest to, że on nie ma zupełnie podświetlenia. I to jest, że tak powiem, świadoma decyzja twórców. To jest też do tych osób, które powiedzmy wychowały się w tych dawnych czasach, gdzie te konsolki wszystkie praktycznie nie miały takich ekranów. Takie mrugnięcie okiem. Ale też ten ekran w porównaniu do tych starszych konsol, żeby nie zrazić powiedzmy teraz naszych słuchaczy, jest zdecydowanie też lepszej jakości i to nie jest tak jak na pierwszym Game Boy Advance na przykład, że nieraz naprawdę słabo było widać. On jest dobrej jakości, pomimo braku tego podświetlenia. Jakieś światło wiadomo, że tam się przydaje, ale nawet w takim gorszym troszkę świetle on jest widoczny, jest bardzo ostry i to jest też pewien atut tego sprzętu, bo nadaje mu, że tak powiem, charakterystyki, prawda? Oprócz tego myślę, że ważnym na pewno takim elementem są wymiary urządzenia, bo jeśli chodzi o konsole przenośne, one teraz bardzo się rozrosły. A tak jak wspominałeś na samym początku, ta konsola jest naprawdę tyci i do kieszeni naprawdę mieści się bez problemu zupełnie. Ona jest płaściutka, jest malutka, w jednej dłoni się mieści. Nawet jakbyśmy wzięli pod uwagę poprzednią generację Nintendo, powiedzmy takiego specjalisty od urządzeń przenośnych do grania, to DS czy 3DS są zdecydowanie większe. Ta konsola, powiedzmy, wymiarami może porównywana być z Game Boyem Micro, bo wiadomo, kształt jest inny, ale to jest konsola typowo właśnie przenośna. I co jest tutaj jeszcze znamienne?
ta konsola jest po prostu nastawiona na indyki, tak? Nie ma żadnych wydań pudełkowych, wszystkie gry pobieramy z internetu i po prostu twórcy, którzy na to projektują, projektują gry dedykowane na ten sprzęt. Aktualnie konsole przenośne są względnie potężne, jeśli chodzi o możliwości sprzętowe i ta grafika może być, że tak powiem, bardzo, bardzo ładna, prawda? A jeśli chodzi o Playdate, tutaj mamy takie cofnięcie trochę w czasie, gdzie ta grafika musiała być w pewnym sensie umowna, ale gry też przez to miały swój taki charakter, prawda? Miały taki swój, że tak powiem, oddzielny styl i pewne rzeczy wiadomo, że były umowne, ale wiadomo było, że jak mieliśmy grę na dużą konsolę, na przykład na podstawie jakichś blockbusterów filmowych, to ta gra była bardziej zbliżona do realizmu, no wiadomo, w zależności od generacji, a na konsole przenośne dostawaliśmy niby to samo, ale jednak zupełnie inną grę, prawda? I tutaj też tak będzie na Playdate. Wiadomo, że tutaj nie mamy raczej co liczyć na jakieś licencjonowane gry, ale twórcy, którzy stworzą, myślą o grze konkretnie pod ten sprzęt. Czy wykorzystają kortkę, czy nie, tak jak będziemy mówić o grach, to już jest inna sprawa, bo nie wszystkie gry muszą wykorzystywać wszystkie elementy charakterystyczne dla tej konsoli. Chociaż wiadomo, że każdy chce w jakimś tam sensie, chociaż tak w cudzysłowie, minimalnie użyć tej kortki, prawda? Bo to się jakby pierwsze, co rzuca w oczy na tej konsoli i no, twórcy to zauważają na pewno. No ale tak jak mówiłem, to są indyki i no fajnie, że jest taka opcja tej konsoli. To jeśli mogę. Dużo. Tak, tak. Właśnie chciałem jakby oddać tobie głos, jasne. Dawidzie. Wiesz co, no to tak. Trochę się nie zgodzę z tym, co powiedziałeś o ekranie. W sensie, że to jest coś pozytywnego, że to jest atut. Raczej może nie, bo to, tak jak mówisz, to jest pozytywne, raczej atut. To jest coś kontrowersyjnego, ale on jest dobrej jakości, tylko to podświetlenie... Tak, tak, jasne. Jasne, jasne. Znaczy, nie, no jasne, tylko mimo wszystko brak, wiesz, chodzi o to, że on nadal mógłby być bardzo charakterystyczny, mając podświetlenie, a zdarzyło mi się już, że brakowało mi tego braku podświetlenia, znaczy brakowało mi tego podświetlenia, bo jak sobie pomyślisz o handheldach, jakby na handheldzie gra się... często właśnie w sytuacjach, w których po prostu światła nie ma, gdzie, nie wiem, leżysz w łóżku i chcesz sobie pograć w, nie wiem, na przykład na DS-ie w Laytona i dobrze, że masz taką możliwość, bo jest podświetlenie. Ja pamiętam, jak grałem właśnie na pierwszym Game Boy Advance, który też nie miał podświetlenia, grałem w Pokémony, musiałem chować się z lampką pod kołdrą przed rodzicami, żeby nie wiedzieli, że gram, co było niebezpieczne i trochę się... Ja wiem, że Playdate nie trafi raczej do zbyt wielu dzieci, więc jakby to nie jest aż tak duży... Dużych dzieci. Ale do dużych dzieci jak najbardziej. No i duże dzieci mają też jakby... To też jest tak, że Game Boy... Na Game Boy Advance ten brak podświetlenia był już odczuwalny, bo już znaliśmy alternatywę, nie? Już wiedzieliśmy, mieliśmy telefony komórkowe, niektórzy, albo większość, które miały przecież podświetlenie. Ale Game Boy, ten stary Game Boy wychodził jeszcze w czasach, kiedy tak naprawdę nie było takich urządzeń, nie? I różnica pomiędzy starym Game Boyem a Playdate'em jest właśnie taka, że Playdate wychodzi w czasach, kiedy mamy już troszeczkę inne standardy, ale jakby zgadzam się, że na pewno fajne jest to, że on jest monochromatyczny, że on ma narzucone z góry ograniczenia takie typowo dla twórców, bo to są zawsze warunki, w których jakby wyobraźnia i ta kreatywność twórców rozkwita. Więc tak, na pewno fajne jest to, że to jest wprost dedykowane mniejszym grom, które są bardziej siłą rzeczy eksperymentalne. Sam sprzęt jest bardzo fajnie wykonany. Jakby też sama korbka, bo bardzo dużo obaw było o to, czy ta korbka nie będzie awaryjna, czy nie będzie się po iluś tam obkręceniach zużywać. W ogóle ja nie widzę u siebie żadnych oznak, żeby ten sprzęt był jakkolwiek używany. Nie widzę też, jestem też na oficjalnym Discordzie Playdata i
bardzo rzadko widzę, żeby ktokolwiek mówił to ma jakikolwiek właśnie problemach z samym sprzętem, także sam sprzęt jest praktycznie jest perfekcyjnie zaprojektowany, minus ten nieszczęsny, wydaje mi się, brak podświetlenia, który jest jasne, no, ekran jest dzięki temu być może bardziej czarny, bo pewnie jakby się podświetlał, bo to jakby się podświetlał, może byłby bardziej szary, ale nie wiem, czy to aż tyle by odjęło uroku tej konsolce, ale to przede wszystkim wydaje mi się, że to, co najbardziej wyróżnia, on się najbardziej odróżnia od handheldów dzisiaj, nie? Bo wiecie, to jest tak, że wychodzi masa handheldów w tej chwili, tylko że to są wszystko sprzęty do emulacji. A to jest prawdziwa konsola, nie? To jest konsola, na którą zresztą każdy może sobie zrobić grę. Stworzona z myślą, tak, że może ludzie mogą projektować nowe gry. Tak, tak. To jest coś, czego nie było pod tym względem, w sensie, że ona jest też taka otwarta, to sideloadowanie tych gier jest bardzo łatwe, oficjalnie wspierane, normalnie robi się to przez, albo można sobie wrzucać jakieś z zewnątrz gry przez USB, można sobie wrzucać przez stronę oficjalną. Jest tam tak po prostu specjalnie zaprojektowany interfejs do tego, żeby dosłownie przeciągnąć plik i synchronizować sobie potem to na konsoli. No i ta dystrybucja gier jakby w ramach tego pierwszego sezonu, który jest darmowy, już jakby odgórnie kurowanych gier, jakby wybranych przez właśnie samopanik, nie? Czyli to, co dostajemy, bo dostajemy jednego dnia co tydzień dwie gry przez 12 tygodni. W każdy poniedziałek świecąca tak się lampka i człowiek już się z uśmiechem na twarzy budzi. Się zgodzę z tym, co... Albo ze smutkiem, bo nie zdążyłem jeszcze nadrobić poprzednich, a tu już są kolejne dwie i kiedy ja na to znajdę czas. Także tak, pod tym względem na pewno bardziej dla dzieci, albo dla ludzi, którzy mają taką pracę mocną od 8 do 16 i potem mogą poświęcać cały dzień na wyłącznie na gry, to jest zdecydowanie fajna rzecz, ale nie tylko, bo to jest, akurat handheldy no, mają to do siebie, że dosłownie kilka minut codziennie da się znaleźć i tu, no, jakby jeśli chodzi o przenośność, no to rzeczywiście to jest fenomenalny też sprzęt, ze względu na to właśnie, że Switcha, mam tylko dużego Switcha, nie mam Lite'a i zabieranie go jest raczej, no to jest problem, w sensie, że zazwyczaj jeśli nie biorę ze sobą, nie wiem, poza dom, plecaka, torby żadnej i tak dalej, no to zabieranie Switcha jest trochę bez sensu, a Playdate jest taki, że naprawdę można go zmieścić wszędzie, nie? I to jest na pewno super. Jest kilka myśli, które mi przyszły do głowy, jak tutaj Dawidzie jakby toczyłeś, też dzieliłeś się z nami takimi myślami odnośnie tego urządzenia i to już dosyć dużo zostało powiedziane. Ja mam też oczywiście trochę inny punkt widzenia, o którym za chwilę opowiem, ale Pawle, ty miałeś okazję, bo przywiozłem jakby do ciebie tą konsolę, żebyś też mógł się z nią zapoznać. Jakie twoje są wrażenia jako osoba, która faktycznie ma bardzo duży bagaż doświadczenia i kontakt z przenośnymi konsolami jest też ci bardzo bliski? Jak ty to widzisz z twojego punktu widzenia, porównując tą konsolę do tych starszych braci? W sumie starszego brata mam na myśli głównie o Nintendo Switch teraz i może troszeczkę nieco starszych. Znaczy wiesz co, jak zobaczyłem pierwsze zapowiedzi Playdata, a to było na, nie pamiętam, któryś z zagranicznych stron internetowych, że twórcy się chwalą nową konsolą, to moja pierwsza myśl była taka, że to będzie coś... Po co? Wiesz co, po co to było moje drugie pytanie? A moje pierwsze to było, to dotyczyło, może nie tyle było to pytanie, ale raczej stwierdzenie, że to jest coś dziwnego. Że to jest coś, co do tej pory nie spotkane. Oczywiście pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to ta oczywiście korbka z prawej strony konsoli. A druga rzecz to w ogóle cały design, że przypomina trochę te pierwsze Game Boye. Oczywiście rozmiarowo jest mniejszy od grubego Game Boya, czy nawet od Game Boy Color. Chyba rozmiarowo jest troszkę podobny do złożonego Game Boy Advance SP, dokładnie, tak. Do Game Boy Advance SP. No jak jedna trzecia bo jedna czwarta tego SP, nie? No, tak. Dokładnie. Więc uznałem, że to wygląda na coś dziwnego i rzeczywiście, bo padło to moje pytanie, po co?
ale uznałem, że poczekam i dam temu szansę, bo sam projekt wydawał mi się dosyć ciekawy pod kątem gier głównie. Bo okej, powiedzieliście to w zasadzie wszystko to co chciałem powiedzieć o samej konsoli, tak? Że ma tę korbkę, że ma ten monochromatyczny ekran, który jest moim zdaniem świetny, jeśli ktoś potrafi robić na to gry, ale o tym mogę za chwilę. Również jego rozmiary są fajne, to, że nie ma podświetlenia również jest dla mnie pewnym minusem, bo no, pamiętam te piękne czasy, kiedy chciałem wziąć Game Boy Color nie wiem, w jakąś podróż, wycieczkę z rodzicami, siedziałem w tym aucie, słońce świeciło i nie widziałem tego ekranu tak naprawdę przez większość podróży i to było smutne. Akurat wiesz co, wtrącę tylko, że tutaj problemem jest brak światła. Jeśli chodzi o to, że jest za dużo tego światła, to zazwyczaj problemem nie jest, bo ten ekran jest do tego przystosowany, żeby to światło fajnie odbijać, nie? O, to chociaż tyle. Więc to akurat nie, to będę musiał przetestować. I ja potwierdzam to, co dalej mi się wydaje, że ten ekran w cudzysłowie nabiera kolorów w momencie, kiedy jest dobre oświetlenie. Mm-hmm. Czy to jest otoczenia, pomieszczenia i naprawdę wtedy ten monochromatyczny ekran wygląda, no Game Boy mógłby sobie pomarzyć, pierwszy mówię o tych pierwszych iteracjach Game Boya, mógł sobie pomarzyć o takim ekranie, bo wszyscy dobrze wiemy, jaki ten ekran był zielony, nawet zresztą twórca do końca Game Boya nie był do końca zadowolony z tego finalnej wersji ekranu, ale powiem ci szczerze, że tutaj naprawdę to robi ogromne wrażenie, okay, jak jest bardzo dobrze oświetlony. Będę pamiętał, jak jeszcze raz będę miał go w ręku, jeszcze go przetestuję. No ale jeśli chodzi o samą konsolę, no to tak jak powiedziałem, w sumie już zostało przez was powiedziane, jakie ma wady, zalety i na co skupić uwagę, ale moim skromnym zdaniem to, co jest najważniejsze w tej konsoli, to już nie jest ta korka, nie jest ten ekran, tylko przede wszystkim gry, jakie na nią trafiają. Przede wszystkim, ja myślałem, że to będą jakieś mini gry bardziej. Nie wiem, taki obraz mi się ułożył w głowie, że będą na to, zostaną na to wydane jakieś mini gierki, takie pokroje, nie wiem, biedniejsza wersja gier flashowych albo coś w tym rodzaju. Tetrisa na przykład, tak, dokładnie, Tetris. Natomiast byłem wielce zaskoczony, patrząc na te wszystkie zapowiedzi, czy gameplaye, czy walkthrough nawet niektórych gier na YouTubie i byłem pod ogromnym wrażeniem i zaskoczeniem tego, co ludzie potrafią was zrobić na tej konsoli. I to jest chyba potwierdzenie tego, co mówiliśmy już wielokrotnie, czy w podcaście, czy na portalu, o tym, że ograniczenia sprzyjają kreatywności. I to widzieliśmy również na przypadku nie tylko Game Boya, ale również Pegasusa, czy tam NES-a, czy SNES-a, tak? Te konsole nie były mocne technicznie, te kartridże, na których pojawiały się te gry, no też nie były jakoś przesadnie, nie było na nich przesadnie wiele miejsca, ale twórcy potrafili wycisnąć z nich ostatnie, siódme poty i fantastyczne tytuły na nich stworzyć. Playdate jest tego przykładem również. Nie ma może aż takiego, nie jest to może aż tak zaawansowany sprzęt jak współczesne konsole, ale właśnie to nie jest wada, to jest wręcz przeciwnie. Tak jak powiedziałem, ograniczenia wyzwalają kreatywność i to po prostu widać. Jak spojrzałem na te zapowiedzi, jak spojrzałem na te gry, które ty mi, Mariusz, podesłałeś, te przykłady, na przykład ten symulator pociągu, przepraszam, ale kurde, serio? Dwa powstają właśnie. Ja, symulator metra czy pociągu, to ja chyba widziałem na Dreamcastie i na Switchu, czyli to, co ty grasz, i nie przypuszczałem, że zobaczę coś takiego na malutkim ekranie. Myślę, że Playdate ma w sobie chyba inaczej. Największą, taką najpotężniejszą cechą Playdate jest to, że naprawia wszystkie wady współczesnych konsol, jakie ma. Bądźmy szczerzy, czy jest jakaś różnica między PlayStation 3 a PlayStation 4, jeśli chodzi o gry? No, grafika, okej. I czy coś jeszcze? No jakoś, nie wiem, może to jest kwestia wieku, może to jest kwestia doświadczenia, ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o gry, to tak różnice między jednym a drugim widzę głównie pod kątem grafiki i w sumie to tyle. No, nie ruszają mnie kwestie techniczne, jeśli chodzi o te dwie konsole.
mam przez to duże opory, żeby przenosić się z PlayStation 4 do PlayStation 5, bo konsola no, nie daje mi jakiejś satysfakcji, nie daje mi żadnego takiego poczucia, że kupuję coś nowego, tylko kupuję w sumie to samo, no tylko lepszą grafikę dostaję. Lepszej, w cudzysłowie znowu tutaj w obudowie. Lepszej obudowie, z innymi może, bebachami. Tak, lepszej w obudowie, może z lepszymi bebachami, ale co z tego? Jak w sumie gry dostaję praktycznie takie same. Natomiast Playdate jest autentycznie nową konsolą, która oferuje zupełnie nową rzecz i przede wszystkim to należy podkreślić z całą stanowczością i jest otwarta na twórców gier. Bo jeśli chcecie stworzyć grę na PlayStation, na Xboxa, na Nintendo, no to sorry, ale musicie niestety się mocno chrzanić z ich technologią, przedrzeć się przez papierologię, jak ciężka cholera. W przypadku Playdate tworzysz grę, wrzucasz sobie po prostu na itch.io i macie, chcecie, zagrajcie za darmo, macie albo, nie wiem, kupcie za $10 i po prostu masz nową grę. No i mało tego, to jest jeszcze o tyle otwarte, że oni przecież udostępnili cały silnik do robienia tak, gier, nie? Tak, dokładnie, masz cały silnik, możesz masz inaczej silnik, masz całą aplikację, która jest dostępna również w internecie i możecie stworzyć sobie grę, nawet nie znając kodowania, dokładnie, jest drag and drop i po prostu YOLO, tak? I ja na przykład tworzę sobie powolutku taką gierkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jeszcze wracając do tych gier, ja jestem naprawdę potężnym wrażeniem tego, co ludzie potrafią zrobić. To jest coś niesamowitego. Jakiś symulator właśnie tych pociągów. Gra, w której trzeba kierować postacią i cofać czas. Naprawdę, ja jakieś połowy biblioteki nie jestem w stanie nawet opisać, bo jej się po prostu nie da, to po prostu trzeba zobaczyć. O grach może za chwilę będziemy rozmawiać. Ja jeszcze tylko podsumuję to, co już zostało tutaj powiedziane, bo już naprawdę dużo dorzuciliśmy do tego worka. I ja powiem tak, ja od jakiegoś czasu coraz bardziej jestem znudzony dużymi tymi produkcjami, dlatego Nintendo na szczęście jeszcze, powiedzmy, mi dostarcza w miarę kreatywne pomysły, chociaż i tym już, że tak powiem, te pomysły się wyczerpują. I uznałem, że kiedy zobaczyłem Playdata, to uznałem, że to jest taka alternatywa, która by mi która nie będzie mnie jakoś czasowo ograniczać, bo tu też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że ten cały software, jaki tam po prostu dostajemy, te wszystkie produkcje, one nie ograniczają nas czasowo. Gramy, kiedy chcemy i sprawiają bardzo dużo, dużo radości. I myślę, że to jest też na pewno bardzo takim dużym, wyróżniającym się tytułem poza tym wszystkim, co już zostało powiedziane. Ale kolejnym moim zdaniem bardzo dużym atutem tej konsoli jest dokładnie głośnik mono, z którego wydobywa się momentami jakościowo bardzo dobra muzyka. W ogóle muzyka skomponowana do tych bo to trzeba sobie szczerze powiedzieć, to są miniaturowe produkcje. Jest do Bloom na przykład, gdzie jesteśmy kwiaciarką. Piękna lo-fi ścieżka dźwiękowa. Czy chociażby dzisiaj troszeczkę na pewno o tej grze powiemy lub też nie powiemy, do Gravity Express, gdzie muzyka nawiązuje troszeczkę nawet do lat z czasów Amigi. Naprawdę już niektóre ścieżki dźwiękowe są tak kreatywnie stworzone na to urządzenie i jeszcze wybrzmiewają z tego głośnika, ja jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego ja się nie dziwię, że twórcy z Panic za niedługo, no mam nadzieję, że w tym roku wyjdzie Stereo Dock, które jakby pozwoli nam przyczepić jeszcze dodatkowo konsolę do takiego, powiedzmy, małego, żółtego, dodatkowego pudełka, gdzie są już później głośniki stereo i pozwoli nam odsłuchiwać muzykę. Bo jak tam bodajże jest 4 giga pamięci wewnętrznej i można też zrzucać dosłownie MP3, można po prostu sobie słuchać nawet z tego. Nawet nie zdziwiłbym się, jakby kiedyś można byłoby z tego Spotify słuchać. To byłoby bardzo zaskakujące. Więc tych atutów jest o bardzo, bardzo dużo
I tutaj jakby odsyłam was na oficjalną stronę play.date, gdzie możecie sobie więcej przeczytać od samej konsoli. No i tutaj tym minusem, o którym ekran jest, no ja bym jeszcze dodał jeden minus, no ale to jest taka troszeczkę oczywiste, że jest tylko wyłącznie konsola dostępna poprzez zamówienie przez stronę internetową oficjalną twórców gry. I raczej się nic w tej materii nie zmienia, a z racji tego, co już powiedziałem kilkanaście minut wcześniej, te ograniczenia związane ze surowcami, które pozwalają tworzyć w ogóle takie rzeczy, bo wiem, że na Filipinach ta konsola powstaje, to niestety no, ilość wyprodukowanych tych konsol jest nadal mała, ale jak na start takiego nowego urządzenia, gdzie już Dawid między innymi powiedział, że jesteśmy obsypani różnymi retro konsolami czy konsolami pokroju Nintendo, no to ja naprawdę jestem szapoba, że udało się na razie studiu Panic stworzyć takie urządzenie, które no zrobiło małe zamieszanie. Nie małe zamieszanie. Dobrze. Przejdźmy może do tej gry, no bo czarująca moc gier, tak? Konsoli Playdead, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to gry bardzo duże znaczenie mają na tej konsoli. I Dawid, czy ty jesteś w stanie, nie wiem, powiedzieć, co jest czarującego w tych grach? Może masz jakieś tytuły, o których byś chciał powiedzieć? Wiesz co, jasne. No, przede wszystkim czarujące jest to, że to są wszystko gry zaprojektowane na mały ekran, na którym trzeba zmieścić niekiedy bardzo dużo rzeczy. I jakby rozdzielczość też nie jest zbyt duża, więc siłą rzeczy 400x240, przepraszam, że tak, ci wchodzę, tak, ma rozdzielczość. To jest tyle co 3DS, jeśli dobrze pamiętam, więc nawet nie współczesne komórki nie mają. Chyba dwa takie jak to się teraz nazywało, dobrze, już nie będę teraz jakby przytaczał, ale tak jak powiedziałeś, dwie może mała konsolka. Tak. I to jest jakby To jest na pewno, bardzo wpływa na ich urok, ale też to, że ewidentnie twórcy, po pierwsze to są bardzo różni twórcy, mniej lub bardziej doświadczeni, ale wydaje mi się, że gry były dobierane do tego pierwszego sezonu nie jakby ze względu na doświadczenie, tylko po prostu ze względu na to, jak dobrymi są grami. I one są od siebie bardzo różne, w sensie, że da się znaleźć jakby podobne pomysły, ale zwłaszcza w tym pierwszym sezonie, chociaż też, bo ty też wspominałeś gry, które są w ogóle poza, nie? To są rzeczy, które można sobie z itcha ściągnąć albo skądkolwiek, ale te właśnie te gry, które są te jednak najważniejsze gry, czyli te, które są które dostajemy jakby bez żadnego naszego udziału, no są bardzo różne i chyba to też był jakiś klucz do tego, żeby rzeczywiście co tydzień była jakaś niespodzianka, a nie kolejna, nie wiem, kolejna gra, która jest wariacją na temat, na przykład właśnie taki format subskrypcji nawet, tak, można tak, by tak, powiedzieć, tak, coś tak, tak, to jest zakładam, że oni będą robić drugi sezon, zresztą chyba potwierdzony już jest na razie. Tak, już są w produkcji, nie jest powiedziane, jak duży będzie, nie? Czy to będzie tyle samo, czy on będzie dłuższy, no nieważne, w każdym razie jest dużo fajnych gier takich, które momentami naprawdę zaskakują. Jeśli mogę wymienić jakieś moje ulubione, no to na pewno w ogóle już to też w kontekście muzyki trzeba powiedzieć, że już pierwszy tydzień przynosi nam Casual Murder, który jest raz, jest taką trochę parodią Pokémonów, polegającą na tym, że robi się zdjęcia ptakom, takim latającym ptakom. I tam trzeba chyba wyłaszczać obraz, tak, za pomocą korbki? Za pomocą korbki dostosowujemy tak. Po prostu wyostrzamy albo wręcz przeciwnie, obraz. Dostajemy różne kamery, więc czy tam aparaty, więc różnie to działa. Niektóre są do zdjęć nocnych i tak dalej. Przy czym oczywiście to też trzeba powiedzieć o tych grach, że może i jest to parodia Pokémonów, ale nie jest tak duża jak Pokémony. To jest rzecz, o której też chciałem powiedzieć, że te gry
w większości nie są jednak tak duże jak te największe gry na Game Boya. To się pewnie zmieni, bo jakby Playdate jest nowszy, ale ten Casual Birder, mimo tego, że jest jedną z moich ulubionych gier, to trochę pozostawił jakby niedosyt, bo mogłaby być po prostu o wiele dłuższa ta gra. Niemniej, jeśli chodzi o muzykę, to jest chyba to plus, myślę, Pick Pack Pup, czyli też gra, która mnie w ogóle zaskoczyła, bo nie spodziewałem się, że jedna z moich ulubionych gier na tej konsoli to będzie w zasadzie match 3, nie 3, ale taki match 5, match 4, czyli takie, nie wiem, czy istnieje jakieś lepsze polskie określenie na to, no ale to są gra zręcznościowo-logiczna polegająca na łączeniu ze sobą ikonek w grupy. I jest to zrobione o tyle nietypowo, że do tego wszystkiego mamy na przykład całą fabułę przewijaną z kolei korbką, jakby w postaci komiksu. I to jest taka jakby trochę taki policzek wymierzony Amazonowi, ta cała historia, bo jesteśmy psem, który jest pracownikiem takiego, powiedzmy, Amazona. Nigdzie to nie jest wprost powiedziane, że chodzi o Amazona, ale każdy kolejny rozdział tej historii jakby nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wyzysk, jaki jest, tak. No też to na mnie pozytywne wrażenie. Ta gra, w sensie ta sama pomysłowość, o której mówisz. Ja mam troszeczkę elementy, mam takie wrażenie, elementy trochę Tetrisa, ale też elementy tych wszystkich japońskich gierek, gdzie trzeba łączyć różnego rodzaju kolory ze sobą, tak? I jeszcze o tyle ciekawe, że to jest na monochromatycznym ekranie, a mimo to jest przejrzyste, ale no, najbardziej właśnie zaskakujące jest to, że to jest jednak rzecz, która już jest tak przeorana przez gry mobilne, nie? Ta cała koncepcja na Match 3 i wszelkie pochodne, że jestem bardzo zaskoczony tym, jak kreatywnie do tego można nadal podejść i jak wciągająca to może być gra. No poza tym, Michale, to tylko jeszcze powiem, że poza tym nie mógłbym wspomnieć o Zipperze Beneta Fodiego, który jest też jest świetną grą, nie? To jest gra, trudno to opisać, nie? Że to jest gra, w której przy pomocy korbki tylko przewijamy, żeby zobaczyć przyszłość, przyszły jakby na podstawie ruchu, który chcemy wykonać. Jesteśmy samurajem, który przechodzi przez kolejne levele i musi każdym ruchem pokonać przeciwników lub zostać zabitym. Coś w stylu, coś w stylu Last Ninja, mam takie wrażenie z czasów Commodore i Amigi, bo to jest taki izometryczny jest i masz tylko, możesz w linii prostej raz możesz przejechać, tak? I to jest też coś takiego, że czas leci, to znaczy im zrobisz większy ruch, to też czas ci to zabiera. Tak, przeciwnicy ruszają się w tym samym czasie co my. Więc niestety są jakby konkretne warunki, żeby jak zbliżyć się do przeciwnika, żebyśmy to my jego zabili, a nie on nas. I jest to gra niełatwa, zresztą Bennett Foddy, więc też można się było spodziewać, że będzie dużo i za każdą śmiercią cofa nas do początku też, nie? Ale tutaj jest to fajnie, o tyle fajnie zrobione, że przechodzenie każdego kolejnego poziomu, zwłaszcza kiedy wiemy już dokładnie, jakie ruchy wykonać, jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące, nawet jeśli robimy to już, nie wiem, 50 raz, nie? Michale, a jak to jest u ciebie w takim razie z tymi grami, tą czarującą... No pracę? Tak jak wcześniej było mówione, właśnie ten Zipper jest na pewno takim czymś od razu przykuwającym uwagę, bo to ten styl graficzny, nawet powiedzmy, tak wygląda gra dla takiego dojrzalszego odbiorcy, prawda? Ona jest taka już, że tak powiem, grafika nawet jest pokazana, że tak... No, że robi to wrażenie na tym małym ekraniku, prawda? Ale dość było powiedziane już o tym, to myślę, że warta gra jest sprawdzenia. Ale myślę, że też taka gra jak Time Travel Adventures, to za nią odpowiedzialny jest Keita Takahashi, czyli pan, który jest odpowiedzialny za Katamari Demon Sea. I to jest, powiedzmy, też jeden z takich flagowych tytułów Playdate. On był jako jeden chyba z pierwszych prezentowany, ale ten robocik, który tam jest, można powiedzieć, że za taką maskotkę może być uważany Playdate'a, bo tak,
tak często się już ja się, przewinęło. Ja się zastanawiam, ile graczom odpadła korpa od kręcenia, tak. Bo czasami są takie plansze, że trzeba tą kropkę tak kręcić. Dokładnie. No, tak w skrócie, to jest taki robocik, który spieszy się na randkę, prawda? I po prostu ma co chwilę jakieś problemy, a tą korpką przewijamy sobie czas i w zależności od tego, jak przewiniemy, w jakiej on zastyga pozycji, przeszkody omijamy. No i po prostu jak dochodzimy do tej naszej wybranki, ona najczęściej jesteśmy spóźnieni i takie są różne w zależności od czasu, w jakim się udało animację, jak ona powiedzmy nam dziękuje w cudzysłowie za to spóźnienie i zaczynamy kolejną randkę na kolejny dzień, znowuż zaspany, spóźnieni i tak dalej. Ale to na pewno taka gra, która myślę, że ten pierwszy sezon też definiuje, prawda? Ona jest przez wielu osób zauważona i często w jakichś podsumowaniach też powiedzmy na pierwszym miejscu, dlatego też ją chciałem pierwsze wymienić. No tak, ale powiedzmy tam już niektóre gry były wymienione. Dla mnie na przykład taką też grą, która jest taka pick up and play jest Hyper Meteor i to jest też taka szybka gra, jakby że tak powiem, może nie podróbka, ale taki duchowy następca Plague Asteroids, prawda? Tutaj korbka do kontroli statku bardzo, bardzo fajnie się też sprawuje. Możemy nią obracać statek, a później albo krzyżakiem, albo przyciskami. Mi się wydaje, że krzyżakiem lepiej chyba to wychodzi niż przyciskami. Albo dajemy przyspieszenie, albo pod wciśnięciem w bok mamy bombę, którą czyścimy powiedzmy przeciwników. To jest gra, która właśnie na takie krótkie sesje nadaje się bardzo fajnie, ale taki gier na przykład w tym sezonie pierwszym, ja jeszcze nie mam go też całego, bo nie dostajemy przecież tych wszystkich gier naraz i na kilka gier, że tak powiem, które wiem, że się znajdują w sezonie, czekam, ale taką grę, która też jest taka pick up and play do szybkiego, że tak powiem, odpalenia, Omaze, taka gra logiczna, którą taką kuleczkę musimy przekierować powiedzmy do wyjścia i przez takie, że tak powiem, okręgi. Ta gra mi się kojarzy z takimi grami, z taką serią gier na Game Boy Advance od Nintendo, Beat Generations. One też były z taką bardzo prostą, umowną grafiką i też z takim prostym pomysłem. I tą kuleczkę sobie właśnie korbką musimy obracać te półkola, że tak powiem, i no przekierować. To już wiadomo, to się później robi, jak to w grach logicznych, coraz bardziej skomplikowane, ale no ale też na takie właśnie szybkie sesje jest spoko. Flipper Lifter, takie pingwiny sobie dostarczamy w windach, to jest do takich... Też chciałem to powiedzieć. Też taki powiedzmy hidden gem, można powiedzieć, tego pierwszego sezonu. Naprawdę czekamy, aż pingwiny, to jest hotel, wejdą nam do windy i na które piętro musimy je przetransportować. Oczywiście na którym piętrze jest winda, kręcimy korbką, więc korbka też jest tu wykorzystywana. Tak, ograniczony Dokładnie. Czas mamy, bo też trzeba warto powiedzieć, że jest tam ograniczony czas, a za każde dostarczenie pingwina na konkretne piętro dostajemy właśnie 3 sekundy. Tak? To ma sens wszystko. Jest taka gra jeszcze, ale akurat do niej jeszcze nie mam dostępu, na w tym pierwszym sezonie jest. Ona się nazywa Racketeer bodajże. I to jest, można powiedzieć, taki miniaturowy RPG. Oni go porównają do Zeldy, ale tam chodzi o to, że po prostu ta korbka nam będzie odpowiadać za latarkę i kręcenie nią oświetla drogę. To jeszcze akurat nie mam, że tak powiem, ściągniętego, bo po prostu jeszcze do mnie nie przyszło. Te niebieskie światełko się nie zapaliło, na to czekam. Ale też bardzo fajnie to wygląda i no po prostu myślę, że warte będzie sprawdzenia, prawda? Mhm. Paweł, a ty, dzięki Michale, a Paweł, a jak u ciebie z tymi dotychczas grami, które się miałeś okazję zapoznać lub może tam przeczytałeś, co jest takiego magicznego? Wiesz co, już tu kilka tytułów zostało wymienionych, te Pingwini z windami, Time Travel Adventure czy Zipper, dlatego postaram się skupić na takich tytułach, które nie zostały wymienione. Pierwszym z nich jest Executive Golf DX, czyli gra, która polega na tym, że gramy w golfa w biurze. To może nie brzmi, ale naprawdę wygląda fajnie i jest dostępny soundtrack do odsłuchania, także jak najbardziej polecam, jest bardzo fajny. Druga gra, której zasad z początku trochę nie rozumiałem, bardzo skomplikowanie
wygląda tłumaczenie i może nie będę się rozgadywał na jego temat, możecie zobaczyć gameplay na przykład na YouTubie. To jest Heroic Memory. To jest gra, połączenie gry z zagadkami, z muzyką. W taki chyba sposób mogę to powiedzieć. Naprawdę polecam zobaczyć gameplaye, bo trudno mi ten tytuł wyjaśnić. I gra, w której się po prostu zakochałem, i to była chyba pierwsza gra, którą ty mi pokazałeś, jeśli się nie mylę, to jest Bloom. To jest Bloom, czyli taki symulator, narracyjny symulator, gdzie wcielamy się w postać młodej dziewczyny, która prowadzi, wyprowadź mnie z błędu, która prowadzi kwiaciarnię. I na dachu, tak, na dachu sadzi kwiaty, sadzi rośliny i je później sprzedaje, no i pieniądze później wydaje albo na rozwój, albo na własne przyjemności. Jest to mocno narracyjny tytuł. Ja na takie gry wyczekuję z niecierpliwością. Mm-hmm. Ja też nie wiem, czy to zostało powiedziane, ale to jest naprawdę nisza w niszy i mi się wydaje, że przez to, że jest... też nie chcę powiedzieć mało ludzi, no ale mam już tam około, już się zbliża tam do tych 30 tysięcy posiadaczy tych konsoli, to jest ogromny, duży potencjał dla ludzi, którzy, bo jak my wiemy, już Paweł to powiedział, jest strasznie wysoki próg wejścia niski, w tworzenie niski. Do gier. Znaczy, przepraszam, niski. Nie, czekaj, chciałem teraz, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Zresztą jest wysoki próg wejścia ogólnie, jeżeli chodzi o tworzenie gier, gdzieś tam wideo, tak. A Playdead jakby obniża bardzo ten próg z racji tego już udostępnionego za darmo urządzenia, że nie trzeba już kodować i nie trzeba znać jakby kodowania i można sobie naprawdę w bardzo prosty sposób poradzić. No już tylko jesteśmy ograniczeni od swojej od kreatywności, co jesteśmy w stanie zrobić, a te urządzenie jakby nam to pozwala. I mi się wydaje, że też to uruchamia bardzo duży bagaż kreatywności, jeżeli chodzi o kompozytorów, i jest naprawdę mnóstwo dobrych, a czy mnóstwo to może nie, ale jest naprawdę kilkanaście dobrych ścieżek dźwiękowych z wysoką jakością, jeżeli chodzi o muzykę, ale to już prawdopodobnie w moim artykule możecie przeczytać, który leży na stronie. Zaś jeżeli chodzi o mnie, ja uznałem, że mnie najbardziej zauroczyły te gry, które po pierwsze wykorzystują tą korbkę, o której cały czas mówimy, i są bardzo proste, tak? Jeżeli chodzi o... że nie wymagałem po prostu jakiegoś tam skomplikowanego myślenia. Owszem, to jest jeszcze taka ciekawostka, że nikt nam nie tłumaczy, jak w tą grę grać, że sami musimy się zorientować, i myślę, że takim najlepszym przykładem jest gra, która jest banalna. Ona mnie zauroczyła. To jest A Jog That's Worth 99 Cents. 99 centów. I to polega na tym, że dosłownie widzimy retrospekcję tej konsoli na ekranie, leci i w cały czas w zapętleniu jedna piosenka, którą możemy wyłączyć w każdej chwili, i pojawia się taka postać mała, którą trzeba odbijać od tej korbki, widząc na ekranie, i musimy tak odbijać, żeby ona za każdym razem trafiła w gwiazdkę. Jak trafimy w gwiazdkę, to się uruchamia kolejny tekst kawału, bo to chodzi o to, żeby przejść tą grę, trzeba do końca po prostu usłyszeć ten kawał. A żeby usłyszeć ten kawał, no to musimy za każdym razem tą postacią uderzać w tą gwiazdkę. No i tutaj wszystko zależy od tej równowagi, jak ułożymy też tą korbkę. No jest po prostu przezabawne. Nie jeden raz się uśmiałem i popłakałem, grając w tą grę. Ale jeżeli chodzi o takie tytuły nieco bardziej ambitniejsze, jeżeli można to nazwać, ja się do dzisiaj zauroczyłem i do dzisiaj gram i pobijam swój rekord, który obecnie teraz jest to około 500 000, a chodzi o What a Water Wipeout by Chuchu Labs. Gra polegająca na tym, że wcielamy się na surfing, na, że tak powiem, na desce surfingowej płyniemy
i trzeba po prostu, jak na desce takiej powiedzmy, gdzie jeździmy na deskorolce, trzeba robić różnego rodzaju akrobacje i to nam po prostu tam nalicza. Im więcej nabijemy, im więcej 360 stopni tam zrobimy w powietrzu, tym więcej punktów dostajemy i oczywiście mamy ograniczony czas polegający na tym, że za nami ta fala jakby podąża, no i mamy tylko 3 życia. To jest bardzo, bardzo wymagający pod kątem zręczności tytuł i bardzo mnie jakby zauroczył. Natomiast już wspomniany przez Dawida Pick-Pack Pop, który też pod kątem muzyki, ta muzyka jest też taka powiedzmy nawiązująca troszeczkę może nie do muzyki ambientowej, ale też do takiego lo-fi czasami. Flipper Lifter przez Michała na pewno wspomniany. No i ostatnia premiera, czyli ze stycznia Gravity Express, no, która mnie momentalnie zauroczyła, polegająca na tym, że wcielamy się pilota małego takiego statku i musimy wirować po labiryntach, żeby z jednego miejsca do drugiego miejsca dostarczyć paczkę. No tutaj trudnością jest to, że dosłownie dotkniemy jakąkolwiek powierzchnię tego labiryntu, to od razu giniemy. No i też mamy ten ograniczone paliwo, które musimy od czasu do czasu uzupełniać. Tak więc jest tych gier i trochę o tej muzyce też powiedzieliśmy do tych gier i panowie, no wypadałoby sobie też tak to wszystko podsumować. Jaka jest przeszłość tego urządzenia? Mimo tego, że tak w małej ilości się sprzedała i naprawdę ta społeczność, bo ja też tam na Discordzie jestem, tak jak Dawid wspomniał, na Twitterze, na wszystkich innych kanałach śledzę, co się tam dzieje i mimo powiedzmy tego ograniczenia tej konsoli, ta społeczność cały czas gdzieś tam powiedzmy jest żywa. Ona rośnie cały czas, coś ludzie się wymieniają nawzajem pomysłami, pomagają sobie. To jest właśnie piękne w tej społeczności, muszę powiedzieć. I to samoistnie nawet powstało. Ja wiem, że nawet pod koniec tamtego roku ta społeczność samoistnie stworzyła nagrody, które były przyznawane w różnych kategoriach. Dawidzie, jaką ty widzisz przyszłość dla urządzenia Playdate? Wiesz co, wydaje mi się, że przyszłość przede wszystkim jest trochę między innymi rozpisana, nie? Że to ten dock, o którym już też wspominałeś, to jest jedna rzecz i to, że będzie drugi sezon, być może kolejne, będzie na pewno sklep, z którego będzie, oficjalny sklep, z którego będzie można kupować, bo w tej chwili takiego czegoś nie ma po prostu. Więc to na pewno się na pewno rozwinie jakby w ramach tego, co już jest. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim Playdate pozostanie urządzeniem niszowym. W sensie, że to nie jest tak, że, no bo też mówimy o tych tam 30 tysiącach, no ale w porównaniu do 100 milionów, które potrafi wykręcić, albo ponad 100 milionów, które potrafi wykręcić tak zwana duża konsola, nawet jeśli to jest konsola przenośna jak Switch, albo 150 milionów, które jest w stanie wykręcić DS, to są bardzo małe liczby, ale też wydaje mi się, że one nie muszą być większe, dlatego że to jest w ogóle też, ostatnio miałem taką refleksję, że Playdate robi trochę coś, co myślę, że z 10 lat temu sobie pomyślałem, jak już była, coraz częściej była mowa o tym, że gry, że tworzenie gier zajmuje zbyt dużo czasu i że te budżety są coraz większe i miałem wtedy taką refleksję, że to się niekoniecznie przekłada na grywalność, to też jakby ta refleksja jest coraz bardziej aktualna niestety, że jakby to, że gra kosztuje o wiele więcej, żeby ją zrobić i kosztuje o wiele więcej, żeby ją kupić i pracuje nad nią o wiele więcej osób, niekoniecznie przekłada się na to, że będzie tyle razy lepsza, nie? I miałem taki pomysł, że kurde, a gdyby Nintendo po prostu wzięło i wydało dzisiaj coś, co ma moc Game Boya Advance. Wystarczająco dobrej konsoli, żeby robić na niej naprawdę wiele różnych rzeczy, nie? A jednocześnie z budżetami z tamtych czasów, czyli i gdzie gry, tak zwane AAA-owe gry na handheldy, jeśli w ogóle można było o czymś takim mówić, albo nawet nie na handheldy, ale duże gry, one były robione na przykład w rok, nie? A nie w 5 lat. Albo w 5 lat reset i kolejne 5 lat. Więc to jest na pewno coś, co pozwala Playdate'owi, to, że ma zupełnie inne podejście, nie? Że
że każdy może zrobić grę i że te gry są mniejsze, prostsze, ale mogą być też duże i to jak nawet jeśli by zrobić grę, nie wiem, jakby fabularnie na poziomie współczesnych gier fabularyzowanych albo fabularnych, to ona może być równie dobra przy o wiele mniejszym nakładzie i wydaje mi się, że to jest to, co sprawi jakby długofalowo, że ten Playdate się może utrzymać, nie? Że 30 tysięcy to jest sukces, a nie okazja, żeby zwijać interes i patrzeć tylko kiedy... To jest bardzo ryzykowne w dzisiejszych czasach, tak? Tak, tak. Jakby nie patrzeć. Tak, no jest ryzykowne. Weźmy na jest ryzykowne, ale... Jasne, sorry. Nie, wybacz. Nie, no chciałem tylko dopowiedzieć, że naprawdę, no mamy urządzenia mobilne, mamy tablety, mamy wszystko, co nam cały czas zabiera czas, tak? I nagle grupa pasjonatów tworzy zupełnie nowe przenośne urządzenie, które jakby tylko i wyłącznie ma skupiać naszą uwagę pod kątem gier wideo. To jest bardzo odważny krok, a jeszcze biorąc pod uwagę, że ostatnie 3 lata pandemii troszeczkę dały w kość nam wszystkim, a szczególnie branży gier wideo, no bo ten proces, o którym już mówiłeś, się bardzo mocno wydłużył, co się też od razu przyłożyło na to, że cała jakby budżety zostały tam, powiedzmy, no mocno nadszarpnięte. Już się teraz mówi o tym, że kolejne gry, te duże pokroju God of War albo The Last of Us, to zobaczymy dopiero pod koniec kadencji obecnej konsol, tak? I nagle się pojawia Playdate, który no daje nam ogrom możliwości. No ja nie wiem, czy twórcy gier są w stanie wyżyć z produkcji tych małych gier. Raczej to, co powiedziałem, to daje tą możliwość tym niezależnym artystom, żeby się rozwijali i gdzieś tam, powiedzmy, po godzinach na przykład tworzyli sobie te gry, tak jak było wspomniane przeze mnie grze Whitewater Wipeout, tak, przez Chucho Labs, bo oni przecież zrobili Carset to Golf, tak więc gdzieś tam, powiedzmy, po godzinach studio, które przy okazji stacjonuje w Kyoto, no stworzyło taką małą produkcję, no, która jest naprawdę bardzo urocza i wciągająca. Jakbyś, przepraszam, bo ci wszedłem w słowo, chciałeś jeszcze coś ewentualnie odnośnie tej przyszłości? Nie, no wiesz co, wydaje mi się, że to przede wszystkim to czas pokaże, że nie, jaka będzie przyszłość, ale wydaje mi się, że tak, no to pozostanie urządzeniem niszowym, ale może dobrze, że pozostanie urządzeniem niszowym, nie? Że, też że tak tam myślę. Jakby, czy wystarczy spojrzeć na to, w którą stronę poszły gry wideo. Ja nie chcę być tym starym dziadem, który siedzi i mówi, o, kiedyś to było, coś tam, ale trzeba zawsze mieć na uwadze to, że masy jednak wolą rzeczy, które są mniej eksperymentalne, nie? Przez to każda duża gra, a gry się robią też coraz większe, jakby gry indie dzisiaj też często wyglądają o wiele bardziej zaawansowanie niż AAA z dawnych lat, więc siłą rzeczy to wszystko idzie w kierunku masowym, a przez to, że to jest niszowe, to możemy, to właśnie mamy, dostajemy urządzenie, na którym jest masa gier, które nawet niektóre trudno opisać, no, wspomniany wcześniej Omaze. To jest przecież coś, co w ogóle, jak to opisać, żeby ktoś mógł sobie to wyobrazić, nie? I ta eksperymentalność jest super i wydaje mi się, że no, i to też jest tak, że być może w drugim sezonie, co też widać jakby po tych grach, które wyrastają przecież na Itchu, że być może w tym drugim sezonie będzie tego eksperymentu jeszcze więcej. To jest fajne, nie? Że ludzie dostali nowy sposób interakcji z grami, i wymyślili na to milion sposobów, już naprawdę milion jakby sposobów, żeby to wykorzystać w grach wideo po prostu, nie? W konkretnych mechanizmach. Michał, a ty jaką widzisz przyszłość dla tego małego żółtego urządzenia? Tak jak tutaj zostało już powiedziane, to będzie raczej nisza, ale taka nisza, która może twórców, że tak powiem, zadowalać, prawda? Jeśli chodzi o ten drugi sezon, jeśli jest potwierdzenie jego, to znaczy, że ta konsola na swój sposób odniosła już pewien sukces. Pierwszy sezon ma bardzo dużą, że tak powiem, rozpiętość gatunkową. W drugim pewnie zrobią podobnie, bo to jest fajne coś, że w tym sezonie, myślę, że tak samo jak i w pierwszym, jak i w drugim, pewnie nie wszystko nam się spodoba, że będziemy
że tak powiem, zadowoleni z tego, ale może być tak, że w drugim sezonie na przykład też dostaniemy coś, co byśmy tak normalnie nie kupili, ale tak jeśli to mamy, możemy sprawdzić i może akurat do nas trafić, prawda? Bo to jest jednak taka niespodzianka, tak jak na 3DS-ie było to niebieskie światełko, że tam było coś pobrane czasami od Nintendo, tutaj też się coś świeci i jesteśmy ciekawi, co dostaliśmy, chcemy to sprawdzić. Też rozpakowanie tego prezentu, prawda? Jeśli chodzi o grę pobraną, tak jak w DS-ie też był taki prezent, się klikało, tutaj też się klika i ten prezent zostaje rozpakowany. Taka mała celebracja tego. Drugi sezon, tak jak mówię, pewnie też będziemy jakieś standardowe gry i pewnie będą jakieś, powiedzmy, ogłoszone takie większe nazwiska. To zobaczymy dopiero, kto to będzie miał. No ale też te twórcy, którzy robią gry, ja taką grę zauważyłem, która jest robiona, to jest strzelaninka taka w dawnym stylu, że tak powiem, szum. A wiem chyba, która. Mhm. Gant Rise. I ona wygląda, że tak powiem, genialnie, prawda? Jak na taki mały ekran i to, co tam się dzieje na tym ekraniku, przynajmniej obserwuję też tą osobę, która jest odpowiedzialna na Twitterze. To na pewno będzie dla mnie, bo lubię też ten gatunek do sprawdzenia jak najbardziej i nie wiem, czy to będzie w sezonie drugim, czy jako side load właśnie, ale to jest na pewno coś, co przykuło bardzo moją uwagę. No ale tak jak mówiłem, to będzie jakaś nisza, no bo nawet jeśli mówimy o tej konsoli, niewiele osób wie, że coś takiego istnieje, prawda? No mamy trzy duże marki, Sony, Microsoft i Nintendo i większość osób obraca się w tym towarzystwie. Jeśli powiedzmy coś, wspomnimy, że jest coś takiego jak Playdate, no to zazwyczaj jest taka ciekawostka przez tą korbkę i tak dalej, ale tak, żeby osoby, że tak powiem, miały zdecydować się na kupno, to aż tak dużo osób chyba tego nie zrobi, no bo cena jest jaka jest, że tak powiem, ten sezon pierwszy on jest wliczony, prawda, w cenę urządzenia, ale jeśli ludzie patrzą na taką konsolę i mówią, że za tyle mogą kupić też Switcha, no to nie każdy się na to decyduje, prawda? To musi być świadomy zakup, no bo no szczególnie właśnie chodzi o ten czas, który aktualnie jest, wszystko poszło do góry, że tak powiem, jeśli chodzi o takie prozaiczne rzeczy i każdy też bardziej, że tak powiem, no liczy te złotówki, czy też mówimy dolary, euro, bo jak patrzę nieraz, że tak powiem, dyskusje zagraniczne, to też na Zachodzie niektórzy mówią, że to jest dużo teoretycznie za ten sprzęt, prawda? No $179 plus jeszcze, wiadomo, koszty przesyłki. No tak, właśnie. Kupisz do tego dodatkowe jakieś rzeczy, tak. No to ci już wyjdzie 220 plus jeszcze wiadomo cło, no to już musisz chyba z 1500 tak przy liczeniu. No właśnie, więc to jest taka, że tak powiem, zabawka, która nie jest taka tania, prawda? I dużo osób myślę, że nie zdecyduje się, przynajmniej mówię, w Polsce, a jak na Zachodzie też widzimy narzekania, gdzie niektórzy właśnie są, zarabiają w tej walucie i nie muszą na przykład przesyłki takie drogie płacić i cła, i tam też słychać te narzekania, to znaczy, że nie każdy widzi, że ten produkt jest adresowany do niego. To jest, tak jak mówimy, ten grupa ludzi, te 30-40 tysięcy, dużo mało, no jest trochę osób takich, które są w stanie tyle zapłacić i po prostu być częścią tego eksperymentu jakby. Mm-hmm. Wiem, że też jest osób trochę, które czekają ciągle na, są chętne na zakup, bo to wiadomo, są te partie, prawda, które tam, bo są problemy właśnie z twórcami, więc trochę jeszcze jest, że tak powiem, takich osób, które są zainteresowane i myślę, że to się zwiększy jak najbardziej. Zobaczymy ten sezon drugi na przykład, jakie będą gry. I czy może jakaś gra, że tak powiem, charakterystyczna bardzo, jest w stanie aż tak zachęcić, żeby było więcej osób jeszcze zainteresowanych, ale no na pewno to będzie nisza jakaś, ale taka charakterystyczna nisza, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Paweł, a ty? Jaką ty widzisz przyszłość dla Playdata? To jaka będzie przyszłość od Playdata zależy w dużej mierze od planu biznesowego Playdata. Jeśli jego twórcy założyli, że te 30 tysięcy sprzedanych egzemplarzy zdecydowanie wystarczy na egzystencję i później dalszy rozwój wydawania drugiego, trzeciego, czwartego sezonu gier, be my guest. Ale wiadomo, no, są pewne koszta i trzeba je również uwzględnić w swoim planie. I jeśli się okaże, że to może być niewystarczające, no to trzeba wyjść z tego niszowego grona i trochę postarać się o promocję i postarać się o troszkę bardziej, nie wiem, masowego klienta.
A z tym to może być trochę trudno z kilku powodów. Pierwszy to już wspomniane, czyli cena. No, te, no już po przeliczeniu na złotówki te 1500 złotych za konsolę, za cło i za wszystkie inne bajery z nim związane, no to jest jednak no, spory koszt. Bardzo zaporowa. No druga rzecz, że rzeczywiście jest to niszowe, jest to bardzo eksperymentalna konsola dla eksperymentalnych gier, a no patrząc po naszym rynku tym giereczkowym, no to no, ludzi raczej, to co Dawid powiedział, ludzi raczej przysiąga to, co jest bardziej globalne, mniej eksperymentalne i no, masowe, tak w dużym skrócie, tak? Poza tym mamy rynek mamy podzielony na trzy konsole, no i jeszcze peceta, czyli już cztery tak naprawdę platformy. I no na nich mimo wszystko, tak, ja mogę psioczyć na PlayStation, ja mogę psioczyć na Switcha, ale na nich dalej jestem w stanie znaleźć coś fajnego do grania i nie mówię to tutaj o AAA-ach, tak, jest od cholery indyków, które warto zainwestować swój czas i pieniądze. Natomiast jeśli Playdate chciałby się w to pobawić i chciałby się dalej rozwijać, no to mówię, w pewnym momencie musiałby się zastanowić, jak zmienić swoje podejście do, no przede wszystkim do graczy jako klientów, no i o niego powalczyć, tak? Mimo wszystko ja bym bardzo chciał, żeby ta konsolka się dalej rozwijała, bo sam lubię eksperymentalne rzeczy, mnie te gry po prostu no, urzekły w pewnym sensie. Widzę, że jest mnóstwo młodych przede wszystkim twórców, jeszcze nieznanych na rynku, którzy odnajdują się w tworzeniu tego typu gier. No i jest szansa dla nich przede wszystkim, żeby znaleźli pracę również w mniejszych, średnich, może nawet większych studiach. No, ewidentnie widać po tych grach, że tam, no, tam nie pracują amatorzy. Nawet gdyby, no to myślę, że warto wykorzystać z ich potencjału. To samo jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe, tak? Tu pokazaliśmy tego Bluma, ale jest naprawdę setki tak naprawdę innych gier. Już nie mówię o tych oficjalnych sezonach, które wychodzą na Playdeju, ale również te gry, które wychodzą na Itch.io, a tam też możemy zobaczyć od cholery naprawdę fajnie zapowiadających się tytułów, które mogą pochwalić się również świetnym soundtrackiem, które są w dodatku dostępne do przesłuchania na Bandcampie. Także, no mówię, wszystko tak naprawdę zależy, no, wszystkie karty na stole i tak naprawdę czekamy na ruch Playdeja. Jeśli powiedzą, że dobrze będą się rozwijać, ja jestem jak najbardziej za i trzymam jak najbardziej kciuki. Mm-hmm. Ja też jakby podsumuję, ja sądzę, że póki będą spływać preordery, no to się będzie dalej rozwijać, tak? Bo jeszcze jak tutaj wspomniany ten deck jak z możliwością słuchania z konsoli muzyki i też w inny sposób grania w gry. Tam się jeszcze wtrącę, tam chyba jakaś aplikacja też ma być muzyczna, co nie? Tak, jeszcze aplikacja, nawet aplikacja sklepowa ma być przecież się pojawić na konsoli. Ja mam takie wrażenie, że do końca tego roku masz dużo się jeszcze dobrego dziać związanego z Playdate'em i dopiero jesteśmy tak naprawdę u progu tego, co nas dobrego czeka z Playdate'em i ja liczę na to, że ta konsola się dalej będzie rozwijać. Już teraz sami są jacyś moderzy, którzy tworzą nawet specjalne jakieś takie uchwyty na tą konsolę, no bo to wiadomo, trzeba trzyma się zazwyczaj tę konsolę w jednym ręku, chyba że się gra bez korbki, no to w dwóch dłoniach. I ja powiem tak, tu co zostało powiedziane, ja się też pod tym podpisuję, że ta gra nie potrzebuje jakiegoś dużego, ogromnego zainteresowania, która by pozwalała, nie wiem, zarobić twórcom. Ja myślę, że oni sobie dobrze rozpisali ten plan. Zresztą sam twórca, współtwórca i założyciel studia Panik powiedział, że dopiero po jakimś czasie jest taki okres, że dopiero wtedy studia, twórcy i producenci zarabiają na takich konsolach. Mi się wydaje, że też troszeczkę jakby to urządzenie wyszło z takiej fazy
fanaberii gdzieś tam, żeby stworzyć zupełnie coś innego, dać jakby elektronicznej temu jakby całemu tej jakby rodzinie deweloperów dać taki, powiedzmy, promyk nadziei, że można jeszcze inaczej gry jednak robić, mimo tego, że jesteśmy wokoło atakowani wszelkiego rodzaju rodzajami urządzeniami, jeżeli chodzi o gry wideo. Panowie, bardzo wam serdecznie dziękuję w swoim i Pawła imieniu, że dzisiaj byliście. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zawitacie w nasze skromne progi. Dzisiaj z nami był Dawid Bojarski. Dzięki wielkie. Oraz Michał Rogowski. Dziękuję bardzo. Jak zawsze zachęcamy was do słuchania na wszelkiej maści, rodzajach, streamingach, jeżeli chodzi o podcast. Zawsze też dziękujemy za wasze komentarze, które są też naszym takim, powiedzmy, paliwem. A wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że też jakieś popełniamy błędy, więc nie krępujcie się, wytykajcie też je nam, bo też o to chodzi, żebyśmy się cały czas rozwijali też między innymi dla was. Z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Mieliście okazję usłyszeć 65. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.